Parker miał 18 hektarów ziemi na lotnisku, a teraz podwoił tę ilość. Pierwsza w kolejce do eksploatacji jest dziurka od klucza. Odkrywka o powierzchni 5,5 hektara. Big Red już przesiewa 150 metrów sześciennych jej surowców na godzinę. Złoto czeka. Robimy niezłe postępy. Ja ładuję wywrotki, Justin przesiewacz, a Tyson zapewnia, że nie zabraknie surowca. Wsiadaj, Jarvis. W tym sezonie mamy sporo ziemi do przesiania, a czasu jest niewiele. Będzie jej dwa razy więcej, a pracuje tylko jeden przesiewacz. I tak będzie przez jakiś czas. Ziemia jest zamarznięta. Niedobrze. Wieczna zmarzlina w odkrywce. Wyślę to, co jest, do Big Reda, licząc, że ziemia rozmarznie, zanim skończy się zapas. Ostatnia zima była jedną z najsroższych i ekipa zmaga się z wieczną zmarzliną. To zmora poszukiwaczy złota. Big Red jest głodny, ale zmarznięty surowiec mu nie służy. Widzę zamarznięte bryły surowca. Justin i Tyson nie mają lekko, a chłodna wiosna to dodatkowy kłopot. Rozprostujesz łapy. Zmrożony materiał spowalnia pracę, a na dodatek niesie ze sobą złoto, które trafia na hałdę. Chciałem o tym porozmawiać. Nie bez powodu to wieczna zmarzlina. Pomogłoby nam, gdyby przez 4 godziny było choć 1,5 stopnia. Potrzebujemy ocieplenia, żeby utrzymać tempo. Kłopot w tym, że praca wymaga wielu ludzi. Powinniśmy wyłączyć maszyny. Skupimy się na zdejmowaniu ziemi. Nie wiem, czy damy radę przesiać całą ziemię. Jeśli nie zatrzymamy przesiewacza, cały sezon będziemy się borykać z kłopotami. Nie dojdziemy do chwili, kiedy zajmiemy się czystym, rozmrożonym surowcem. Zatrzymujemy przesiewacz. Musimy podjąć ryzyko. Włączymy go latem. Lepiej wykorzystamy jego obsługę.